Cześć, witajcie, jestem Faust, czołem Wielkiej Polsce i moi drodzy, usuwamy kebab z naszego kraju i również z Bałkanów powoli. Nabijamy punkciory, właściwie mamy sporo tych dyplomatycznych. Możemy zacząć kolejne konwersje, a tutaj jak się skończą, to dopiero. Chociaż w Latgalii się skończyła, to w Ostrowie mógłbym już zacząć na przykład. I w Dorpacie też mogę. Czy Psków się łapie? Nie. No ale dobra, poczekam chwilkę. Pożyjemy, zobaczymy, jak to mówią. Dobra, jeszcze tylko tych dwóch tu niech przejdzie. Wy się już połączcie. Ardabil, ogarnięty przez Tymurydów. Zdążyli przede mną. Wy też tam idźcie się połączcie. A wasza armia, nie wiem, niech idzie na przykład na... Aha, musi być gdzieś blisko. Jak padnie fort, to dopiero będzie można. Okej, padł fort. No to co, zbieramy armię. I powoli się ruszamy. Tak głębiej, nie? Okej, Severia już nawet zmieniła kulturę. No tu nie wiem, no... Ciśniemy ich tam. Tutaj jakieś oblężonko widzę. No trochę nie mają życia, że tak powiem. Nie widziałem wojska otomanów w sumie już bardzo długo. Właściwie rzucę się od razu na forty. Taki będę pazerny. Czy tutaj byłem pierwszy? Nie. Tutaj byli pierwsi moi wrogowie. Znaczy wrogowie. No Tymurydzi. Ja ich tam nie uznaję za godnych sojuszu albo czegoś w tym stylu. Okej, Głogów mogę przekonwertować znowu na katolicyzm. Nie wiem, no gdziekolwiek na... No to tych mogę już też ruszyć do przodu. A, nie mogę. Zablokowane jest przejście. A. Sprytnie. Dobra, wyblokujcie Negropont, wyblokujcie Korfu. Wy tutaj stójcie, gdzie stoicie. No i tymi armijkami praktycznie jestem w stanie już dokończyć. On przerzucił chyba resztki swoich wojsk do Etiopii, która tam coś obskakuje. No ale dużo nie traci, więc co tam? Walczę dalej, nie? Mogę ruszać w sumie z wojskiem głębiej. Okej, Ankara padła bardzo szybko. Te forty praktycznie poddają się bez walki. Nie rozumiem, jak to działa. Okej, Mogilew, zmieniona kultura bodajże. Mogę wziąć 19 dyplomatyczną, bardzo dobrze. To właściwie weźmy te łodzie. No, po walce jakieś są. I je wszystkie ulepszmy. 1090 dukatów, ale 47 najnowszych łodzi. Okej, niech będą. Dobra, tam oblężonko. To wy się już połączcie, wy też. No bo praktycznie to już końcówka jest. Ottomani już są na low entuzjazm. Ich armia to 38 tysięcy piechoty, 5 tysięcy kawalerii i... O! 45 tysięcy armat. No cóż. Ciekawe, ciekawe. Dobra, Icel upadł również. To już praktycznie kwestia czasu. Rzucać się tam na dół. Sojusznicy Tymurydów ładnie tutaj koszą. Nie wiem, może coś tam porobię. Tak czy owak patrzę, że tutaj nic wielkiego się nie zdarzy. Pisować oddzielnie raczej nie mam zamiaru. Jakie ładne konwersje kulturowe. Zobaczmy, jak to wygląda. No, Polska coraz bardziej się wgryza na północ. Ta litewska zaraz też, znaczy przepraszam, rusińska za chwilę też się zmieni. Dobra, ty tutaj. No i dwie armie na Dare i Nablus. Dere, przepraszam, nie Dare. Dera i Nablus. Land Maintenance Modifier. Fajnie, bardzo dobrze. Kutahija padła, no to Biga może jeszcze. Wartaxy na razie odpuszczę sobie.
nie są aż tak jakoś bardzo potrzebne. Partykularyści wybuchli i nic nie zrobili w sumie. Tych mogę też ogarnąć w budzie. Dobra. Może, nie wiem, niech się ruszą na jakąś twierdzę ci też, na przykład do Kairu. Nie, nie mogę tam przejść. Tutaj też nie mogę. Nie wiem. Tu gdzieś przejdę. No tutaj strasznie dużo wojska się przewala. Ale myślę, że nie będzie tak źle. Dobra. Pierwsza sprawa. To tak, tu jest wszystko załatwione. Czy oddając w ten sposób płacę punkty? Płacę. Ale nie są to aż jakieś ogromne punkty. W ten sposób nie płacę. W ten sposób płacę. No dobra, na pewno chcę w ten sposób, tak, żeby zebrać im Konstantynopol, który jest center of trade. Właściwie mógłbym zrobić w ten sposób. I to by bardzo osłabiło przychody i ogólnie stan ottomanów, ale tak nie zrobię. Zrobię tylko tak i zacznę oddawać Węgrom to, co ich. Myślę, że mogę aż tyle. I Gruzinom coś tam. O, na 100% to jest dobra sprawa. Oddajmy to Gruzinom wszystko. Georgian to też Gruzinom. Armenię, Azerbejdżan też Gruzinom. Nakhivan też Gruzinom. Iwan też Gruzinom. Erzurum w sumie też może być. I Trabzon też, bo czemu nie? Dobra, Gruzini mają kontrolę tutaj wokół. Właściwie mógłbym im coś też dać więcej, no nie tylko tak biednie. Sam Trabzon nie. Na przykład Maros i Huniat mógłbym już później sam ogarnąć, albo na przykład... No tak, na przykład. I dać im Samtrzkę. I Erywań. I Karabak. Trochę tak dziwnie bym odciął tych Gruzinów północnych, ale może sami by się zbuntowali. Tak czy owak, będę leciał na 100%. Nie ma bata. Nie ma opcji, że nie. Okej, Czernichów, Brasów zmieniają kulturki. Bardzo fajnie. Ceni się. Te armie praktycznie są wolne już. Coś z czymś jeszcze walczę, ze Szwecją, która praktycznie nic nie robi. Ja też nic w kierunku Szwecji nie robię, więc w sumie tak sobie stoimy. Niedługo ich wypisuję, no już są gotowi. Bez jednego pieniądza. Jeden pieniądz są gotowi oddać. Dobra, bierę, dawaj. Okej, jeszcze Tlemcen został. Tlemcen jest na medium. Tlemcen, wypierdzielaj. Nie mogę jeszcze Tlemcenu wywalić. No dobra, no to poczekamy. Główna armia Ottomanów, to znaczy jakaś tam resztka jest tam na dole. Tutaj ten frajer oblega, nie będę mu pomagał. Przecież. Etiopia dostaje lanie. No ale musieliśmy mieć jakiegoś chłopca do bicia i Etiopia się idealnie nadawała. Dobra, ty idź ogarnij tych wieśniaków. Weź Svidrigailo. O. Svidrigailo mi się kojarzy z jakiejś lektury szkolnej, kurczę. Gdzieś był Svidrigailo, ale nie pamiętam gdzie. Więc trochę przypał, nie? Bo taki ze mnie humanista. Świetnego mema ktoś zrobił, jak powiedziałem, że Defender of the Faith daje bonusy ujemne. Ciekawe, że mogą być ujemne bonusy. Jeszcze palnąłem, że Półwysep Apeniński jest na północy. Że Francja jest zajęta walką we Włoszech na północy. Dobra, może zdążymy coś tam oblężyć, czy jednak nie? Chyba jednak nie. Okej, Ottomanie mają 20 War Exhaustion, powinni już powoli odpuszczać. Zdążyłem Kair, Al-Garbi niestety nie zdążyłem. Nie wiem, wejdę na Synaj. Etiopia zrobiła White Peace'a. Teraz? Dalej jeszcze nie.
Okej. No to moment, to Uno. Etiopia w takim razie, skoro wypisowałeś, to spierdzielaj. Nie jesteś mi już potrzebna. Kair padł. Zniszczmy tą armię. No, pisuj to, stary. Nie masz szans. Okej, ci dalej walczą też. W sumie. Ci chcą się dalej zbuntować. Bardzo dobrze. Nie wiem, idź na gazę, ty idź na Razgarbie. No, poblegać frajera. Okej, już się zgodzą na 100%, czyli to wszystko pozwracamy naszym wasalom i tak dalej. War Exhaustion bardzo Aggressive Expansion bardzo niewielki. No i co? Przerzut z powrotem do domu. No i fajnie, zdobyliśmy Konstantynopol. Nie dla siebie, ale dla naszego wasala, więc się liczy. Claima mamy, więc możemy zacząć zaraz wchłaniać coś. Zaczniemy może najpierw wchłaniać Węgra. Te trzy prowincje węgierskie, które tam pozostały, już zjemy sami. Węgra możemy zacząć zjadać. A tak, improve relations, to samo z Bułgarią. I to samo z... A nie, nie trzeba poprawiać tutaj. 6-0-0, no ciekawy ziomek. Żadnych tam innych. Wow, stopper projection, moi drodzy. Punkciory dzikie. Przydałaby się jedna armia w sumie może do uporządkowania sytuacji w Gruzji, która no nie radzi sobie ewidentnie. A co my tutaj mamy? Dostaliśmy jakiś casus belli na kogoś. Na Ottomana? Kolonializm? Melikantes. Melikantes. Gdzie jest Melikantes? No nie widzę Melikantesu. Gdzieś on tutaj był. Dobra, no to zrobimy find province. Melikantes. Tutaj jest Melikantes. To daleko jest tak naprawdę. Aha, bo to jest liczone jako kolonia w Azji Mniejszej. Okej. Okay. Spoko. Dobra, to nie. To ty idź do Gruzji, a ty wracaj do domu gdzieś tam. Gdzieś tam wracaj. Gdziekolwiek. Nie wiem. Nie obchodzi mnie to. Dobra. Węgrzynie. Będę chciał cię anektować. Czy tego chcesz, czy nie? Yearly Army Tradition bardzo pomoże. Zmarł mi ktoś i znowu mam trzech liderów i nie tracę punktów, więc jest ok. Połocki Briańsk. Przekonwertowany, bardzo fajnie. Możemy wziąć w końcu, nadgonić technologię administracyjną. Bardzo dobrze. Dobra. Kulturki, moi drodzy. Kulturki Krym trzeba będzie powoli zmieniać. Jedyszkul możemy, kafe też możemy i Teodoro również możemy. Mantrega też, Kizyłjar już jest i Adygę jeszcze nie, ale Tyn na przykład. Tyn może być, Bachmut może być, Mansur, Charków już są. Tutaj też Briańsk, Riazan się robi, Tambow. Tutaj bardzo szybko przerzuciłem naszą kulturę, jak to wygląda z daleka. No, moi drodzy, praktycznie zmiatamy inne kultury. No, niektórzy się pewnie oburzają, jakiego słownictwa ja tutaj używam i to jest przecież zamach. Tak dalej, no ale mnie to nie obchodzi, ja po prostu konwertuję zwierzęta na właściwą kulturę. Nie, no dobra, koniec tego. To wszystko oczywiście, rozumiecie, żarciki. Ja to robię dla roleplaya, żeby było ciekawiej, żeby było fajniej. Dodatkowe 29 tysięcy manpowera za darmo. Spoko. Piękna sprawa, piękna sprawa. Mamy jeszcze jakiegoś darmowego claima. Zacznijmy wchłaniać tego frajera. 6 latek, niewiele. Może być. Jeśli chodzi o Bułgarię, niech wchłoną, znaczy niech przekonwertują Konstantynopol na katolicyzm. Gruzję mogę trochę w sumie podtrzymać, chociaż też mógłbym ich zjeść. Kiedy ewentualnie? June 1642.
Dobra, to skoro mam zamiar ich anektować, to może wyłączę sobie to. Nie mogę, za rok dopiero, okej. Mogłem w sumie poczekać. Nie pomyślałem. W takim razie teraz się trochę skupię może na dyplomatycznych. I wezmę sobie darmowe Stability, czy Mercantilism? Stability, oczywiście. Przecież to jest moja domena. Dobra. No do Krakowa nam wpada 17 dukatów. W Nowogrodzie 12, w Morzu Bałtyckim 5 tylko, ale zawsze. Możemy zmniejszyć maintenance prawie że do zera. Zatrudnimy znowu gościa drogiego jak chuj. No ale zmniejsza też maintenance, więc jest ok. No i znowu ziomek od Inkwizycji, kardynał, przepraszam. Weźmy go, czemu nie? Nie będą nas lubili protestanci, ale... Kto by się przejmował protestantami? Jeny, najwyżej zrobimy jakąś rzeź i tyle. Dobra. Tutaj nic się raczej nie zbuntuje. No chociaż może lepiej weźmy armię maintenance, trochę zwiększmy. Umarł nam ziomek. Niech żyje kolejny ziomek. Przemo 534 dalej żyje. Ma 36 lat, no ja już 68. Wątpię, żebym był wieczny, ale to chyba i dobrze. Nie włączyłem stopera, prawda? Ale mamy dopiero 16 minut, więc spokojnie, o czym tutaj mówimy. Naprawdę dobrze się wyrabiam z czasem. Notyć przekonwertowana na odpowiednią kulturkę. No i co? Smoleńsk w końcu. Tak jest. Chociaż nie, na razie nie, trzeba zaoszczędzić punkty. Trzeba oszczędzać, bo punkty są najważniejsze. Dobra, poproszę to wyłączyć. Tak jest, dziękuję. Czy jakieś fajniejsze polityki? Nic ciekawego. O, zwiększona autonomia na 10 lat, czy stability? No trudno, stracimy stability, ale nie będę poświęcał autonomii, która spada w naprawdę fajnym tempie. Nowo podbite ziemie już tracą naprawdę tą autonomię bardzo szybko i przychody z tychże ziem są rozsądne. No i umarłem. Jagiełło. Jogajła Jagiellon. 504, no jaka ironia. Okej, z Francją jeszcze jestem gotów mieć jakiś tam pakcik, ale reszta mnie nie obchodzi. No i trzeba tych pretendentów stłumić na szybkości. No i jest okej. Przemo ma 5, 3, 4. Naprawdę punkty lecą jak szalone. Więc jest okej. Infantry cost tańszy. Ci chcą jakiegoś nie wiem czego. Nie dostaną. Dobra. Core jest. Ten kory ma. Miał już dawno. Konwersję prowadzi. Czy ty masz religijne? Dopiero zacząłeś. Aha. No to nie. Ale ty masz religijny. I chcę zobaczyć tego misjonarza, który zaraz zacznie. Tak jest. Zaraz zacznie konwertować. Jak to długo potrwa? Nie mam pojęcia, ale myślę, że niedługo. No to możemy zmniejszyć znowu maintenance, tak. Tak, żebyśmy zarabiali około 40 dukatów miesięcznie. Jakieś manufakturki się opłacają może. No, nie widzę takich miejsc. No tutaj, Ingemarland 0,45. Ustiuk 0,45, no i na razie to wystarczy. No tu ruskie są, trzeba będzie zaraz przekonwertować na właściwą kulturkę. Duńscy pretendenci, jak sobie przeszli obok mnie. Dobra, bo ci krzyżacy za długo tutaj piastują urząd. Właściwie mam na nich misję, której nie wypełniłem od miliona lat. Jak wyglądają kulturki? Bardzo fajnie. Już praktycznie większość bałtyckich. Praktycznie bałtycki już wypleniliśmy. Nie ma bałtyckich kultur. No więc jest dobrze. Kowno niestety znowu przeszło na protestantyzm i zaraz przejdzie. Jeny, jak długo jeszcze te centra reformacji będą działały, no? To jest głupi aż. No ale dobra.
Trudno. Morale armii 15% biorę z automatu. Nawet nie pytam, nie? Po prostu to jest najpiękniejsza rzecz w tych ideach. 20 legitimacy czy stability? No trudno, muszę stracić stability. Ale takie życie. Właściwie mógłbym je teraz wziąć, bo mam 0. To nie będzie dużo kosztowało. 45 punktów to jest nic prawie. No i Mariusz w końcu umarł. Umiera zasłużony weteran wojen. O i kultura w Teodoro jest polska, fantastycznie. Konstantynopol jest katolicki, możemy go anektować. 48, a ty kiedy? 46, no to możemy zacząć już. Jak najbardziej. Będę potrzebował wsparcia na legitimacy, albowiem, no jak widzicie, mam słabe legitimacy, ale to już niedługo się poprawi. Poprawmy relacje przede wszystkim z papieżem. Jakby papież był mniejszy, można by go było zająć i zrobić z niego wasala, a potem marchię i wtedy by nas kochał i dawałby nam dużo, dużo punktów. No ale dobra, myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia już jutro o tej samej porze. Trzymajcie się, cześć!